koniec lipca, jesteśmy już teraz na dwutygodniowych wakacjach, ale na weekend jeszcze jest z nami Tomek. Wypływamy ze Szczecina o 7 rano. W planach dzisiaj jest odwiedzenie Trzebieży. Tomek tam jeszcze nigdy nie był. Chcemy mu pokazać Trzebież, ponieważ to jest miejsce, gdzie mnóstwo żeglarzy się szkoliło. Jeżeli później jeszcze zdążymy, to chcielibyśmy zawinąć również do Stepnicy i zjeść przepyszny obiad znany na całym Zalewie Szczecińskim u Konie. A potem wieczorem niestety musimy znowu wracać do Szczecina. Tomek dzisiaj wraca do domu. Plan ambitny, wiatr brak, raczej będzie motorówka, a nie żagliówka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy w Trzebieży. Jest bardzo ładnie, miło, sympatycznie. Miłe towarzystwo. No to tyle, co chciałam wam powiedzieć, przekazać. Jest bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Sympatycznie. Hej. Hej. To ma być ten hit internetu? Nie mówić, jacy piękni jesteście i młodzi, tak? I jakie kapelutki macie i w ogóle. I w ogóle jaki efekt wow w Trzebieży. Wow. Dzisiaj kapitanem jest Tomek, a my będziemy rozkoszować się byciem załogą. Trzebież już żeśmy zwiedzili, teraz wypływamy do Stepnicy. Będę mierzył, ile mam paliwa w zbiorniku, ponieważ nie mam tutaj czujnika paliwa. To jest taka wymyślona przez pana Wal, poprzedniego właściciela, miarka do mierzenia ropy. Patent z szamba. Patent z szambowy, tak. Patent szambowy, autentycznie patent szambowy. Przecież ma podziałkę. Wielu moich sąsiadów. Pokaż podziałkę do kamery, proszę. Tu jest ropa, tu jest 50. Tylko nie wiem, czy to jest jakieś galony angielskie, czy litry, trudno mi powiedzieć. Galeony. Galeony. No to jest troszeczkę... Tylko chcę usprawnić, generalnie w patencie szambowym na końcu pływa. Na bieżąco. Aha. Tak to zrobiłem. Szambowskaz. Szambowskaz. Ropowskaz. I to właśnie teraz żeśmy zrobili. Musimy dolać paliwa w najbliższym czasie, ale od początku... Ile mamy jeszcze? 45 litrów. My jeszcze tydzień popływamy. Nie, jeszcze no, tego macie. No. 45-55 luz. I tutaj dam, żeby to wyschło. A to zabieram. Możesz pójść posprzątać w kuchni, kochanie? Możesz pójść posprzątać w kuchni? O, tam mogło się narobić. Ja wiem. Ale zrobili, no, kocham.
Gdzie my idziemy teraz? Na Schabowego. O konie. Dajmy gazu. Tomek pojechał, a my do spania. A Ówka ma wieżę prawie jak w Trzebieżu.